65 kilometr i istne szaleństwo, jakie wywołała wiadomość złotego pociągu w Wałbrzychu. O tym jest ta najnowsza książka. Tak, to jest książka o tym, skąd się biorą złote pociągi, dlaczego ich szukamy, o całym tym szaleństwie i naszej wielkiej potrzebie poszukiwania skarbów i przede wszystkim o Wałbrzychu z tych ostatnich miesięcy, o Wałbrzychu, o mieście, o którym niewiele osób wiedziało na świecie, ale dzięki złotemu pociągowi okazało się nagle, że Wałbrzych stał się pępkiem świata. Czy pani też uległa takiemu szaleństwu? Pewnie, że tak. Przede wszystkim najpierw byłam zazdrosna, jak się dowiedziałam, że jakiś dwóch facetów, o których nie mam pojęcia, bo wtedy nie wiedzieliśmy, kto to jest, zgłasza złoty pociąg. Złoty pociąg to jest mit, to jest legenda, z którą żyjemy tutaj od bardzo wielu lat i nie można sobie tak po prostu nagle go zgłosić. No jak to tak? Więc ja byłam bardzo zazdrosna, bo zostałam pominięta w jakiś sposób. No ale potem jakby znalazłam swoje miejsce w tej sprawie, obserwując wszystko po kolei i myślę, że cała ta warstwa dookoła tego, co się działo, a także inne historie o złotych pociągach, szczerze mówiąc, bardziej mnie wciągnęły niż sam ten złoty pociąg, pancerny pociąg, który został nazwany na początku złotym i tak już do końca tej sprawy chyba zostanie. W swojej książce przytacza pani mnóstwo informacji, które pani zbierała. Które z nich są takie najciekawsze albo najbardziej intrygujące? Wszystkie są ciekawe. A jest jakiś taki, który naprawdę panią bardzo zadziwił? Bardzo mnie zadziwił dokument, który cytuję, z którego wynika, że taki pociąg jak ten w Wałbrzychu rzeczywiście pojawił się prawdopodobnie na stacji za Karelmą w Piechowicach. To jest miejsce, w którym złotego pociągu, tylko innego, szukano w połowie lat 90. I oto nagle w tym całym stosie, w tym chaosie pełnym plotek, niedomówień, informacji, wspomnień, świadków, okazuje się, że jest twardy dokument i być może on będzie miał w przyszłości jakieś znaczenie. A jeśli chodzi o ten 65 kilometr, pojawiają się cały czas rozbieżności. Jak wyłonić spośród tych wszystkich informacji te, które są w miarę prawdziwe? Myślę, że to jest bardzo proste. Trzeba tam po prostu zrobić odwiert i to zamierzają zrobić odkrywcy. I wtedy będziemy mieli absolutną pewność co do tego, czy ten pociąg jest, czy nie. Inaczej się nie da po prostu. A ze swoich badań pani myśli, że może ten pociąg istnieć, czy on istnieje? Ojej, ja bym chciałabym, żeby ten pociąg istniał. Czy istnieje? Nie wiem. Na razie badania są bardzo niejednoznaczne. Natomiast myślę, że on już tyle dobrego zrobił, że nawet jeżeli go nie będzie, to i tak w jakiś sposób Wałbrzych już wygrał. Zastanawia mnie fakt, czy czasem nie lepiej by było dla tej historii, żeby pozostała ona legendą. Jak pani myśli? Czy lepsze jest odkrycie prawdy, czy może pozostawienie tej historii właśnie jako jakiegoś mitu? Powiem tak, gdyby ta ziemia kryje mnóstwo różnych tajemnic i my nimi żyjemy i nawet jeżeli spotykają nas rozczarowania, bo czegoś nie ma, to natychmiast znajdujemy kolejne miejsce, o którym możemy marzyć i myśleć. Pewnie, oczywiście, jeżeli legenda okazuje się prawdą, no to jest w ogóle idealnie. Jeżeli legenda pozostaje legendą, ciągle daje ten margines dla naszej fantazji. Ludzki umysł nie lubi takich zamkniętych sytuacji, więc sobie każdy coś tutaj dopowie. Oczywiście, ja w ogóle tak się zastanawiam, czy to byłoby fajnie, gdybyśmy nagle wyciągnęli taki pociąg pełen złota. No i co? I stoi taki pociąg pełen złota. Po prostu, oczywisty. A tak mamy ciągle tę możliwość, żeby szukać nowych historii i kto wie tak naprawdę, czy w tym stosie historii wokół pociągu, którego być może nie ma, nie znajdzie się coś naprawdę wyjątkowo ciekawego, cennego, co doprowadzi rzeczywiście do bardzo ciekawego, intrygującego, historycznego odkrycia. A jak pani myśli, jak zakończy się akurat ta historia? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja bym chciała, żeby zakończyła się sukcesem. Mam nadzieję, że zakończy się jakimś znaleziskiem. Mam taką nadzieję, bo te ostatnie badania termowizyjne, ich wyniki, które nie zostały jeszcze co prawda zinterpretowane, dają nadzieję, że być może jest tam jakiś tunel na przykład, jakaś pustka. No, taką mam nadzieję. Myślę, że cokolwiek tam się w tej chwili znajdzie, to będzie dla nas wielka radość. A te najnowsze badania, kiedy one się odbędą i jak one będą wyglądały? Badania termowizyjne już się odbyły. Robił to Michał Banaś z Krakowa, geolog z Krakowa.
robił je dwukrotnie i dwukrotnie w czterech punktach okazało się, że ta różnica temperatur jest bardzo znaczna. To jest to samo miejsce, o którym mówił również pan Tadeusz Słowikowski, mówiąc, że tam się jakaś para unosi w czasie zimy. Natomiast z tego, co wiem, odkrywcy, pan Andreas Richter i pan Piotr Koper, chcą już w lutym zrobić odwiedź. Czekamy. Czekamy, no i czekamy na sukces.